przeskok światła. Taki przeskok światła. Jaka niesamowita energia dzisiaj. Zobaczcie. No. Nawet okulary mi spadły z tego wrażenia. Ale przeskok światła. Zobaczcie, jaki słup światła jest. Coś niesamowitego. Zobaczcie, jak to się dzieje. Zobaczcie na aparacie. Ja nie spodziewałem się, że to jest coś takiego. No. Jak to w ogóle ugryźć? Co to się dzieje? No, taki przeskok, zobaczcie. No, słuchajcie, jestem na plaży w Rincon de la Victoria. Zbieram muszelki tradycyjnie. Jest bardzo ciepło. Nie wiem, przed chwilą sprawdzałem w samochodzie, było 24 stopnie, to teraz może być więcej. Cały jestem czerwony, zobaczcie, tak mocno grzeje. Niesamowite to jest. Jakieś doładowania specjalne są chyba teraz. Nie czujecie tego u siebie tam, że jesteście specjalnie doładowani? Bo chyba teraz to się odbywa. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie promienie są. Zobaczcie teraz, jak się rozkłada energia. Jak się światło odbija od morza. Jak ta energia rozprasza się. Tak jakby hologram się zmieniał. A wokół dzieją się naprawdę cudowne rzeczy. Na przykład to. Panowie na motolotniach. Wow! Cudownie, wow! Pięknie. Cudownie byłoby tak polatać z nimi. Wow. Cudowny czas. Ani zwracajmy do tego, cośmy zaczęli. Zobaczcie, jak się rozprowadzają promienie słońca. Ale bosko. Chciałem się tylko przywitać z wami. O, ale się spociłem. Tak cudownie jest dzisiaj gorąco. Dzisiaj mam obfitość muszelek. Zbieram muszelki. Nazbierałem jedną reklamówkę. I drugą już zbieram. Mniej więcej wygląda ta reklamówka. No, także jest cudownie. Będę miał dużo muszelek, żeby zrobić fajne łazienki u siebie na wsi. Słońce, rany. Co to się dzieje w ogóle? Co to się tu odbywa? To jest słońce nasze? Czy to jest aby słońce? Czy to jest jakiś portal? Może to jest jakieś wejście? Wejście, albo wyjście? Nadejśla wiekopomna na chwilę. Chciałem was serdecznie pozdrowić, podziękować za wsparcie. I za wszystko, że jesteście. Dzisiaj rozmawiałem z wieloma cudownymi braćmi i siostrami. Prowadziłem różne dysputy cudowne, także cieszę się, że jesteśmy wszyscy w tym samym miejscu, w tym samym pomyśle. Jakby to moja babcia powiedziała ze wsi, w tym samym pomyślunku. No. Przed przyjazdem tutaj wziąłem prysznic, wykąpałem się i było to bezcelowe właściwie, bo tu tak teraz daję jodem, tak ładnie wali po prostu tym tą bryzą od morza, że jestem tak przepełniony energią, że to jest niesamowite, że tak się dzieje właśnie, że my tego wcześniej nie odbieraliśmy, tego nie czuliśmy, nie wiem, kazali nam się kąpać z tego wszystkiego. Przecież to jest najlepsze zdrowie, słuchajcie. No, coś wspaniałego. Pozdrawiam was serdecznie, kocham mocno, ściskam wszystkich bez wyjątku. Trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego wam życzę. Na te święta, nowy rok może się spotkamy. Nagramy coś wspólnie, porozmawiamy. Wszystkiego dobrego, kochani. Pa.